To, co robimy w tej chwili, realizujemy w kilkunastu miejscach jednocześnie. Jesteśmy na miejscu najważniejszym, oczywiście w naszym kraju, bo tu leżą nasi bohaterowie, tacy jak generał Fiedler czy rotmistrz Pilecki. Tyle tylko, że system komunistyczny, który na szczęście minął, pozostawił w naszym kraju niezwykle wiele takich miejsc, gdzie prowadzimy w tej chwili badania poszukiwawcze, bowiem praktycznie wszędzie tam, gdzie były siedziby Urzędu Bezpieczeństwa, gdzie była siedziba informacji wojskowej i KBW, czy gdzie były więzienia i obozy. Wszędzie tam mamy do czynienia z mordami i potem z takimi próbami ukrywania ciał więźniów. To jest taka bolszewicka metoda, kiedy nie wystarczy człowieka tylko uśmiercić, ale potem jeszcze zamazuje się ślady po miejscach pochówku. Myślę, że powód, dla którego komuniści tak robili, jest ewidentny. Oni mieli świadomość, kogo mordują. Oni mieli świadomość, że gdyby społeczeństwo wiedziało, gdzie są takie miejsca pochówku, gdzie rzucano zwłoki tych, których mordowano na Mokotowie, to miejsce stałoby się miejscem kultu, a należało wszelkimi środkami doprowadzić do tego, żeby tak się właśnie nie stało. Jakie przedmioty są znajdowane głównie w grobach? Rzadkością są przedmioty osobiste. Mamy tutaj w kilku przypadkach jakieś fragmenty grzebieni, ale tylko fragmenty. Mamy kilka znaków religijnych, 7 chyba w tej chwili mamy medalików i krzyżyków. Nie dalej jak kilka dni temu udało się odnaleźć kolejny medalik, cudowny medalik w takim dole, gdzie było 6 mężczyzn. W tamtym roku mieliśmy medaliki z Matką Boską Częstochowską, z Matką Boską Kodeńską także. Mieliśmy krzyżyk, ale takich rzeczy jest niezwykle mało. Proszę pamiętać, że w systemie komunistycznym więźniowie pozbawieni byli praktycznie jakichkolwiek rzeczy osobistych. I to, że dzisiaj odnajdujemy medaliki, krzyżyki, nie świadczy o tym, że im na to zezwolono. Świadczy tylko o tym, jak wielką determinację wykazali skazańcy po to, żeby ukryć przez wiele miesięcy przed władzami więziennymi rzeczy, które były dla nich najdroższe. To były za każdym razem takie miejsca, które moglibyśmy powiedzieć jako na przykład kołnierz marynarki, czyli coś, gdzie oni ukrywali te rzeczy przed służbą więzienną. Inaczej byłyby im odebrane. Słyszałem, że wokół czaszek ofiar znajdowane są strzępki gazet. Dlaczego? Niekiedy mieliśmy takie doły, w których były przy czaszkach gazety. Myślę, że wytłumaczenie jest dosyć proste. Chodziło o to, że ci, którzy brali udział w mordowaniu, ale potem też w przenoszeniu zwłok, ułatwiali sobie pracę. W momencie, kiedy się strzeli komuś w potylicę, Tak. Kiedy się komuś strzeli w potylicę, jest bardzo dużo krwi. Ci, którzy potem musieli sprzątać, potem przenosić te zwłoki gdzieś korytarzem, schodami, potem na samochód, za każdym razem, gdyby tego nie zrobili, czyli nie obłożyli gazetą, musieliby to wszystko sprzątać. To ze względów takich, powiedzmy, własnej wygody, porządkowych, robiono to właśnie. Dla nas czymś absolutnie wyjątkowym są takie sytuacje, że z tych gazet możemy dzisiaj poszczególne wyrazy jeszcze odczytać i z tych, które się najczęściej nam pojawiają, to są takie wyrazy jak Stalin, komunizm, prawda. Czy na podstawie badań jesteście w stanie stwierdzić ślady katowania ofiar? Tak, w wielu przypadkach mamy do czynienia z takimi śladami, do których możemy być prawie pewni, że ci ludzie byli bici przed śmiercią w różny sposób. Niektórzy mają połamane żuchwy, inni mają połamane żebra, niektórzy ręce, a więc tutaj wątpliwości nie ma żadnych, że ci ludzie przed śmiercią byli bici. Myślę, że po zakończeniu wszystkich naszych oględzin lekarskich, a one ciągle jeszcze trwają, będziemy mogli zestawić pełną liczbę tych, przy których udało się stwierdzić, że z pewnością przed śmiercią byli jeszcze maltretowani. Jak zrozumieć i wytłumaczyć to, że oprawcy chcieli być pochowani na grobach swoich ofiar? Myślę, że da się to wytłumaczyć, jak zrozumiemy
tą mentalność bolszewicką. Bolszewicy w Rosji Sowieckiej lubowali się w tym, że w miejscu, gdzie wcześniej mordowali, potem budowali sobie dacze, ośrodki wypoczynkowe i tak dalej. Ci, którzy tworzyli system komunistyczny i zajmowali nim kierownicze stanowiska, byli przekonani, że tak jak III Rzesza miała być tysiącletnia, ten komunizm też będzie zawsze wieczny. Jeżeli na miejscu, gdzie kiedyś były ofiary, położy się sekretarza, położy się sędziego, który wydawał wyroki śmierci i ubeka, który przesłuchiwał, no to któż będzie próbował kiedykolwiek do tego miejsca zajrzeć? Nikt się nie odważy. W tej chwili skleja tutaj czaszkę, która została bardzo popękana. Gdybyś mógł, Łukaszu, prosić Cię o pokazanie, w jaki sposób udało się zidentyfikować, gdzie znajduje się otwór wlotowy po kuli. Gdyby nie było możliwości złożenia, nie dałoby się tego odtworzyć. Złożenie to w całość daje nam taką wyjątkową szansę. Teraz szczątki jeszcze na etapie robienia zdjęć szczegółowych, dlatego one są ułożone w takim nieporządku. Natomiast normalnie rozłożone są w porządku anatomicznym, tak jak na tych stołach obok. Tu niestety się zachowały bardzo słabo, więc tych elementów anatomicznych jest tu niewiele. No i taką mamy metodykę pracy, prawda? Że każde szczątki są rozkładane na stole w układzie anatomicznym. Czaszki są rekonstruowane, jeżeli jest taka potrzeba. Tutaj po sklejeniu odłamów w całość widać otwór wlotowy 7,62 kaliber na potylicy. Ta część przednia, czyli ta część wylotowa się czaszki już tutaj, tych obrażeń w obrębie czaszki nie zachowała. Bardzo słabo zachowane szczątki, no niemniej jednak to, co jest no, dla nas tu jednym z istotniejszych elementów, się akurat nie bardzo dobrze, rana postrzałowa się zachowała. Tutaj mamy ten kabelek, którym związano ręce skazańca. Tylko dlatego, że jest elektryczny, mamy w środku tą metalową część. Widzimy tutaj dwa supły, którym skrępowano mu ręce. Coś absolutnie wyjątkowego w tych naszych pracach. Najczęściej były to jakieś sznurki, które już się rozpuściły, a to po prostu ze względu na ten metalowy wkład zachowało się. No, ale to za każdym razem są bardzo podobne, takie bardzo dramatyczne widoki, takie jakie znamy z obrazów katyńskich. No, ta sama metoda, ten sam system. Ludzie szkoleni przez tych samych oprawców. W związku z tym tutaj wątpliwości nie ma, że jest pewna ciągłość w tym mordzie, w tym postępowaniu potem ze zwłokami. Czyli taka chęć pohańbienia do końca, zacierania śladów po miejscach pochówku. A fragmenty mundurów, czy są jakieś ubrań? Są fragmenty różnych ubrań, małe fragmenty. Niekiedy mundurów są także guziki różnego rodzaju, większe czy mniejsze. To świadczy, że przynajmniej od 1948 roku, wbrew temu, co nieraz możemy przeczytać w literaturze historycznej, więźniów chowano jednak w jakichś ubraniach. Ja nie mówię, że one były pełne i nie mówię, że w każdym przypadku były buty, ale jednak takie informacje, że za każdym razem chowano nago, czy tylko w bieliźnie i w jakichś tylko workach, w odniesieniu do łączki akurat jest to informacja, która jest nieprawdziwa. Mamy tutaj bowiem szereg materiałów różnego rodzaju, fragmentów, no tak, ale i guzików, i butów także. Więc były też mundury Wehrmachtu tutaj? Były też mundury Wehrmachtu, tak, w jednej, co najmniej w jednym z dołów mieliśmy 8 mężczyzn, których mężczyzn tam pochowanych mieliśmy w mundurach Wehrmachtu. Tą genetykę, którą zrobiliśmy, badania genetyczne potwierdziły tożsamość dwóch z nich. Mamy tutaj do czynienia z żołnierzami Armii Krajowej. Nie ma wątpliwości, ale to dopiero wyniki badań genetycznych, bo przecież na pierwszy rzut oka nie da się tego określić. Widzimy mundury Wehrmachtu i widzimy mężczyzn. To dopiero właśnie poprzez badania genetyczne jesteśmy w stanie stwierdzić, tak, tylko że ci mężczyźni byli żołnierzami AK, których przed śmiercią w taki sposób zhańbiono jeszcze, każąc im ubierać się w te mundury znienawidzonej armii, a potem jeszcze ich w takich mundurach pochować. Widzę, że zachowuje się uzębienie ofiar, prawda? Tak, ale to
nie możemy mówić, że to jest reguła. Każda mogiła jest różna. Tutaj nie możemy mówić, że zawsze mamy do czynienia z uzębieniem. Czasem niewiele pozostało z uzębienia. Czasem mamy różnego rodzaju wypełnienia. Mamy jakieś mostki, korony, mamy czasem sztuczne szczęki. To wszystko jest niezwykle ważne dla nas, bowiem pozwala nam na zawężenie pola poszukiwań. Mamy bowiem z materiałów archiwalnych przejętych po służbach bezpieczeństwa, z więzienia między innymi, dokładne rysopisy tych ludzi. Wiemy, jaki jego byli wzrostu, kto miał jakie uzębienia, ewentualnie wypełnienia. I to wszystko dzisiaj dla nas stanowi niezwykłą wartość, bo możemy czasem już na etapie odsłonięcia dołu postarać się typować, z czyimi szczątkami mamy do czynienia. Każdy szkielet poddawany jest oględzinom sądowo-medyczno-antropologicznym, gdzie oceniamy płeć, oceniamy wiek, przeżyciową wysokość ciała, czyli te głównie elementy profilu biologicznego każdego człowieka. Dodatkowo opisujemy cechy indywidualne, na przykład uzębienie, które jest mimo wszystko charakterystyczne dla każdego z nas. To jest ta pierwsza część, a i stricte medyczno-sądowa część, czyli opis obrażeń występujących na szczątkach. Czy jesteście w stanie rozpoznać płeć ofiary? Tak. Jak najbardziej, tak. Na podstawie morfologii szkieletu jesteśmy w stanie rozpoznać, czy była to kobieta, czy mężczyzna. I ile kobiet znaleziono teraz, w tej drugiej części? W tej chwili dwie. Do tej pory dwie. I co dalej ze szczątkami? Po naszych oględzinach zabezpieczany jest materiał do badań genetycznych, pobierany przez genetyków. Następnie szczątki są przechowywane jeszcze u nas, aż do uroczystości pogrzebowych, w cudzysłowie pogrzebowych. Instytut Pamięci Narodowej razem z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym powołał do życia polską bazę genetyczną ofiar totalitaryzmów. Zwracam uwagę, mówię nie o totalitaryzmie, tylko o totalitaryzmach. Chcielibyśmy bowiem w przyszłości doprowadzić do takiej sytuacji, kiedy wszystkie osoby, które utraciły kogoś nie tylko w czasie reżimu komunistycznego, ale także w wyniku działań zbrodniarzy hitlerowskich, żeby miały taką możliwość, jak odnajdujemy szczątki, żebyśmy postarali się przynajmniej, bo nie zawsze będzie to możliwe, ale postarali się przynajmniej poprzez badania genetyczne poznać tożsamość odnajdywanych szczątków. Myślę, że mamy wszelkie ku temu możliwości w tej chwili, a więc naukowe, mamy odpowiednich ludzi, mamy odpowiedni sprzęt, brakuje trochę pieniędzy, ale mamy możliwości, żeby odejść od tej metody, że stawiamy kolejne pomniki, często piękne, tyle tylko, że robimy to jakby na wyrost, nie zadając sobie trudu zidentyfikowania konkretnych ludzi. Robimy coś na skalę masową, a zapominamy, że za każdym razem mówimy o tragedii pojedynczego człowieka. A czy kwatera słynna 45N z cmentarza Brudnowskiego jest przewidziana w jakimś najbliższym czasie? W ciągu najbliższych kilku lat, ale tak jak powiedziałem wcześniej, proszę nie wymagać, abyśmy tak wielkie działanie, bo to znowu jest wielkie działanie logistyczne, rozpoczynali pracę w kolejnym miejscu, dopóki nie sprawdzimy tego pierwszego. Najpierw Łączka, potem Wałbrzyska, potem Brudno. Mam nadzieję, że starczy nam sił i środków na to, żeby te działania nasze zrealizować. Czy trzeci etap będzie jeszcze w tym roku? Myślę, że to niemożliwe. Mamy takich miejsc, gdzie poszukujemy miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego w kraju bardzo wiele. Niektóre terminy już zostały tam wcześniej jakby zostały uzgodnione. Wszędzie są oczekiwania, że przyjedziemy, będziemy takie działania poszukiwawcze prowadzić. Taka była historia naszego kraju. Przez bardzo wiele lat zaniedbywano wyjaśnienie tych spraw, a w tej chwili w ciągu krótkiego okresu musimy starać się przynajmniej doprowadzić do zakończenia tych spraw, które przez wiele lat nie były w ogóle poruszane. Wiemy, jaka jest skala oczekiwań społecznych, także rodzin, ale tutaj nie ma działania pochopnego. Wszystko musi być planowe, wszystko musi być przygotowane. Zanim się wbije pierwszą opłatę, wykonać należy ogromną pracę naukową, badawczą, po to, żeby te działania nie były chaotyczne, ale takie precyzyjne właśnie, po to, żeby możliwie krótkim czasie, ale w sposób naukowy, rzetelny i do końca móc te badania przeprowadzić. Jesteśmy w miejscu
przeklętym, miejscu świętym, miejscu absolutnie wyjątkowym, tak? Miejsce, które jeśli ktoś nie widzi dzisiaj jakby wagi tego wydarzenia, to co się dzieje od ubiegłego roku, że to jakby no, rzeczywiście jest ślepy i ciężko jakby z nim rozmawiać, więc będąc czy dziennikarzem, czy filmowcem, osobą, która próbuje rejestrować polską historię najnowszą, działania, różne zjawiska społeczne, jest czymś oczywistym, że trzeba, tak jak trzeba było być 10 kwietnia 2010 roku i w całym tygodniu być pod pasem prezydenckim, żeby oglądać, obserwować to, co się dzieje i rejestrować, tak samo trzeba absolutnie, uważam, być tutaj, tak? Ponieważ to, co się dzieje, jest rzeczą absolutnie czym naszej te historie najnowsze po 89-90 roku się nie wydarzyło i myślę, że możliwość obcowania, obserwowania kamerą tych prac naukowców jest czymś tak wyjątkowym, zarazem jakby takim obowiązkiem na stronę filmowców, dziennikarzy, żeby to rejestrować, ale miejscem to jest dużym takim wyzwaniem dla twórcy, tak, żeby to robić, tak, bo raz, że możemy w jakiś sposób dołożyć swoją cegiełkę do spłaty tego długu, za to, że jakby ginęli, to takie jest oczywiste, ale z drugiej rzeczy, no, jest coś, co mamy taki materiał filmowy, dziennikarski, co jest naprawdę na wiele stron można opowiadać. Można opowiadać do czym był patriotyzm, można opowiadać, czy jest humanitaryzm, czy jest jakby takie człowieczeństwo, co to znaczy dzisiaj dla młodych ludzi być naukowcem, no, no na wielu pokazujących kształtowanie jakby postaw młodych ludzi, więc tych warstw w temacie jest strasznie, strasznie dużo, ale jak podkreślam, to co jest najważniejsze, jest no rzeczą, że rzecz dzieje się wyjątkowa od roku, że możemy odnaleźć szczątki około 400 polskich bohaterów skazanych na zapomnienie, ich rodziny skazane na wykluczenie przez lata i kiedy się chociaż raz się spotka z taką osobą, która do tej pory nie odzyskała, nie odnalazła swojego ojca, swojego brata, swojego męża, no to przychodzę i widzę tutaj te rodziny, które marzą, czy rodzina Borychowska, czy pana Witolda Mieszkowskiego, który tutaj przychodzą i szukają codziennie, pan Mieszkowski tutaj jest i mają taką nadzieję, to wiem, że potrzeba temu procesowi takiej dużej dyplomacji, tak? I że to, co najważniejsze jest, to co profesor Szwagrzyk robi, żeby doprowadzić, żeby wydobyć każdą tutaj osobę. Ostatni moment tych rodzin, którzy mogą jeszcze odzyskać i zrobić pochówek, zapalić na grobie dla swoich rodziców, to jest ten moment. Ja uważam, że to jest jakby, to jest najważniejsze, a tamto rzeczy, to jest ważne, no. W zasadzie to można by było zrobić i osobny film o każdej z tych osób poszukujących swoich bliskich. Niebezpieczeństwem takim jest dla nas, dla osób, które parają się dokumentacją, żeby nie rozpłynąć się w tym temacie, tak? Żebyśmy rzeczywiście nie o wszystkim, czyli o wszystkim to i o niczym trochę, tak? Że jest taki temat, że rzeczywiście trzeba umiejętnie opowiadać, żeby się nie rozpłynęło to wszystko, tak? W ilości tych wątków, które tutaj są, tak? Tak jak mówię, dla mnie zawsze nie śniłem w ogóle, że mogę uczestniczyć i obserwować prace takie ekshumacyjne. Uważałem, że to zupełnie się jakby nie będzie szansy, żeby to w najbliższych latach to się mogło wydarzyć, mimo że 20 parę lat na to wszyscy czekaliśmy, to mimo to pogodziliśmy się w jakiś sposób, że to jeszcze nadal będzie jakimś takim tematem jakby tabu i to, co ja w swojej jakby tej pracy z kamerą obserwowałem przez lata, to właśnie tych dzieci, w cudzysłowie, to dzieci bandytów, tak? I to było zawsze, czy to w filmie Syn stracony, syn odzyskany, a nawet przy Zygmuncie Błażejewiczu czy innych osobach, no obserwuję, co to znaczyło, tak? Dla rodzin, dla nich, dla ich dzieci i co to jest dzisiaj, że zajmując się tym tematem, jakby ja protestuję ciągle, że zajmujemy się jakąś historią. No, historia owszem też jest, ale to jest absolutnie temat dziś, teraz i te rany, które wydawało nam się, że 50-60 lat się zabliźniły u najbliższych ofiar, absolutnie one są ciągle żywe, co świeże. I to wszystko widzimy każdego dnia, kiedy przychodzą rodziny ofiar i muszę się zmierzyć z prostymi pytaniami, czy ojciec miał braki w uzębieniu, czy może miał kiedyś złamaną rękę. I podstawni panowie, którzy wydaje się, że są twardzi, wysportowani, uważają, że
jeszcze mogą wiele w tym życiu zrobić. Okazuje się, że się rozklejają, zaczynają im ręce drzeć i widać, że to te dzieci same jak wtedy, tak? Że mają 5-7 lat, także te emocje ich sobie na wierzchu, mimo że uważali, że poradzą. I to jest jakby taką rzeczą, nie ukrywam, co w tej drugiej części swojego filmu chcę się na tym skupić, tak? Na obserwacji rodzin, co to znaczyło być wykluczonym, wychowywać się bez rodziców i przez lata być skazanym na zapomnienie, na wykluczenie i niesienie tego ciężaru, że ktoś ma, jego ojciec był bandytem.